Witamy się z wami serdecznie w pierwszym odcinku Z Gór. Dokładnie tak. Jesteśmy u chłopaków ze Snowbull Białka Tatrzańska i dzisiaj wyprawa, ale nie będzie to zwykła wyprawa, ponieważ chłopaki przygotowali do nas bardzo dużo atrakcji. Będzie również hardkorowa przejażdżka z chłopakami i nie tylko. Którzy mają w tym doświadczenie, są oczywiście zawodowcami. It's okay. Chłopie wygląszy. Ty wygląszy jakbyś jakiś kurwa ten challenge Red Bulla robił i nie był przekonany. Mi paruje to chłopie. Jest to widzowie pierwszy film Z Gór, a będzie ich dużo, dużo więcej. Tak, zaraz zaczynamy, tam stoją przygotowane nasze pojazdy. Chłopaki nas będą uczyć, ale przed samą nauką oczywiście musimy przejść szkolenie. Dokładnie, żeby tak wiedzieć, jak wszystko działa, żeby się no, po prostu nie zabić. Chociaż wy pewnie, jeżeli byśmy się zabili, to byście się w końcu cieszyli, ale... Nie dziś! Nie masz takiego planu. Nie, ja nie. Nie, także... Na żadnym odcinku nie miałem, a byłem blisko nieraz. Chłopie, co ty się dostaniesz? To jest skuter. Co ty się boisz? Co się boisz? No kurwa, masz mi najmniej coś. Ale boza masz dobrego, ci powiem. Czyli nie ma stresu na luzie, tak? To tu się nie boisz. Tak, no nie jak stary, normalnie. Normalnie jest. A wiesz, że jak to ci 300 kilo waży i jak się wywalisz i nogę weźmiesz, to ci to przygnięcie noga? No gir nie możesz ciągnąć. Nie, będzie dobrze, będzie dobrze. I będzie jeszcze, że tak powiem, część specjalna, bo prawdopodobnie... Ale o tym dowiecie się później. Tak? Nie mówimy. W trakcie odcinka zobaczycie coś. Co jeszcze chłopaki dla nas przygotowali? Łapki, suby, niedługo 500 000 i special event. W takim tempie to ja myślę, że miesiąc już będzie 500 000, bo jest 470 tysięcy subskrypcji z tego, co sprawdzałem. Będzie za dwa tygodnie, za tydzień, za dwa od filmy. Może być. Także jeżeli będziecie w Białce Tatrzańskiej i chcielibyście przeżyć naprawdę fajne chwile, zapraszamy do Snowbull. Dokładnie tak. Białka Tatrzańska. A my i lecimy na szkolenie. Zaczynamy od tego. Nogi wkładamy sobie tutaj do środka. Wtedy jak was podbije, no to macie pewność, że was przytrzyma. Obie dłonie na kierownicy. Z gazem na początku ostrożnie, panowie. Tutaj nie ma żadnych blokad na mocy. Ile im przyciśniecie, tyle jadą. Pamiętajcie o tym, żeby nie nacisnąć gazu i hamulca jednocześnie. Jak puszczamy gaz, dopiero wtedy naciskamy hamulec. Z obsługi to słuchajcie tyle, ponieważ interesuje was tylko i wyłącznie ten gaz i hamulec. Nie przyciskamy nic więcej, ale najważniejszy aspekt jazdy na skuterze to jest balans ciałem. Im więcej będziecie balansować, tym lepiej się wam będzie jechało i tym większą radość wam będzie sprawiać ta jazda. I o co chodzi z balansem? Będziecie wchodzić w jakikolwiek zakręt tym skuterem, albo będziecie jechać wzdłuż nachylonego stoku, będziecie go przecinać i będziecie czuć ruchy na kierownicy, na ciele, że skuter przykładowo próbuje was zrzucić na prawą stronę, lewa nartę podnosi się do góry. Co robimy? Nie przytulamy się jeszcze bardziej do tej strony, tylko przenosimy ciężar ciała na tą nartę, która się nam podnosi. Patryk, jak jest? Gid jest. Jest ja gid. Nienawidzę nawet... Nie, no da... Ja nienawidzę go-kartów nawet, chłopie. Jak nie? Ja przecież nie jeździłeś. Ma go-kartów. Ej, mam ochotę tak... Chłopie, ty kurwa. Z czegoś można to porównać? Do czego to porównać? No. Ścigacz, cross, quad. Okay. A skuter wodny? Tak. Też? To jest no to, wszystko wiem. To będzie tak samo, że niby byśmy... Wyparują kurary. Że niby byśmy się wiesz, ale po trzech minutach powiesz, że się nie da. Podnieść do góry i w trakcie jazdy sobie ją tak. Będzie dobrze. Będzie git, Patryk. Nie stracę. Kurwa, że... Sorry, przepraszam, w kamerę z... Ej, w dole, stary, mnie tak wszystko boli. Dociskasz prawo, lewa. Łe, kurwa! Ty się urodziłeś na skuterze, że śnieżne. Jadymy. Soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self respect when you had a. Dali. There you go. Different truth. I fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause it's the company you keep. Stay woke. Please don't get caught slick. End up. Gdzieś wilka? To był wilk. Dobrze w ej, mega dobre. Co wam wszystko tak daje, stary? Kupuję takie! Daj mu, daj mu! Jest się za mną tam puści, nie? Czy zaraz nie wybiegnie? Czyli dogoń mnie, już? Tak. Te drony są, pierwszy raz tym latam, proste jak na padzie jakimś. Dino mi ukradł skuter, najpierw nie chciał małego, teraz nagle mu się mały podoba. Mały Alvaro. Ja mam podobno najwygodniejszy, no ale ja kocham wygodę, Dlatego masz E-klasę. Dlatego mam E-klasę.
pierdolę ci na adrenalinę. Kocham bungee. To są takie piękne widoki. Chyba cudownie jest. Ogólnie jak nam szef może powiedzieć do kamery, ile nasze pojazdy mają mocy, wagi i ile się mogą rozpędzić? Średnio 150 koni, 250 kg wagi. Prędkość maksymalna 180 km na godzinę. Dobra, raz. Czy będziemy dzisiaj w takim miejscu, gdzie mógłbym spróbować złapać 180 na godzinę? Jak najbardziej, Dawid. 180 drzewo. Jak kalzony. Amatorka. Kolego, porysiesz, po co to? Spokojnie, widzowie, to nie jest oczywiście instruktor, to jest kolega z Lublina, także się nie dziwmy. On się uczy dopiero. Ta, pa! Kurwa, mać, nowy skuter. Patrykowi się szybko zmieniło. Na początku było, nie, bo to mogę się... Ale tak, jedźmy. Just blew a bang like Scotsman killing. UK honey at the drill that pond. Right there. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants. Co za to jest tak? Jo, ole. No tuszol niestety. Czekaj. Nie, no tu są niestety widzowie, ale zawodzi. Nie mogę. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and I go off. Yeah, hit the ground. Znowu? I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and I go off. Yeah, hit the ground and I go off. Yeah, yeah. Run it, run it. I really feel it. Gleba. Patryk jedzie pierwszy z Piotrkiem, a potem ty, Dawid, jedziesz ze mną. Na tym niebieskim. Ale gdzie tam? Jak kurwa tam? No zobaczysz. Dobra, Patryk, siadaj. Jak tam? Jedźcie, ja wiem, co będziecie robić. Jak tam? Czy to jest tak pionowo? Zobaczysz. To jest bungee. Dobra, widzowie. Miło było. A ja tymczasem chillek pod niebem. Nogi zawsze przy skuterze. Ej, mega moc, nie? Jak? Wytary, na początku jedziemy o co chodzi, nie? Już wiem, co robimy, na początku tego tak chwyciłem już. Możemy jeszcze raz, lecimy. Ja wisiałem go, trzymałem, mówię, skup***a, lecę tu, w gąsienicę. Ja dziękuję bardzo, ja chcę, żeby łysego tu, nie? Wieź mnie, k***a, do góry. Teraz ja, jesteśmy. Jakie złoto! Ja dole, jak zajebiście! Chłopie, tyle razy co czułem, że już zlatuję. To jest koniec. Mocni są. To była przesada. Tyle razy co już czułem, mówię, nie no, leżymy, nie? A ty dalej to wyciągałeś. Przechód! Wow!
Człowieku, tyle razy rzuciłem, że już leżymy. Niesamowite. Ja śmiechem reaguję, ale po prostu jest takie wrażenie zajebiste, że ja czuję, że już lecę, przechylam się z nim, on go tak wyciąga. Nie no, polecam każdemu. Jak będziecie w Białce Tatrzańskiej czy okolicach, przyjedźcie serio do chłopaków i sobie spróbujcie. Powiedzcie, że jesteście od Bungee i na hasło Bungee po prostu macie zapewniony taki kilkuminutowy przejazd na pełnym hardcore. Bardzo fajnie, bo fajne wrażenie jest takie, ale ja no, nie kwiczę tak jak oni, bo ja się urodziłem do adrenaliny. No i zostawili nas. Kurwa, ten duszol kurwa debil robi i muszę tu kręcić. Duszol się wypił z 15 razy. Cztery razy jak jedziemy na... Mały stopik na picie. Ja zjechałem stary na drogę i nie mogłem podjechać pod tą górkę tego boczną. Mega się zesrałem, nie? No co? Fajnie, naprawdę k***a. Najlepszy wyjazd ever, nie? W tak cudownym gronie, dodatku. Alan, nasz brachol. Z 3 razy wypadłem, bo jednak podbiło. Debilu! Dobra, mnie jest ogólnie mało, znaczy mało, było zajebiście, było adrenalina, ale właśnie się przebieraliśmy i wpadliśmy na taki pomysł, że mamy narty. I ja się idę zaraz chłopaków zapytać, czy mnie podepną pod narty pod skuter śnieżny i zrobił mi kulik na tym. No bandura raczej nie pójdzie, bo bandura dopiero się jeszcze nie jeździł nigdy i dopiero się będziemy uczyć, znaczy on się będzie uczyć. Ja nie jeździłem na nartach 13 lat, ale mam buty, mam narty i jest prosta propozycja. Zobaczymy, czy chłopaki ze snowbula mają jaja, czy im się schowały nie wiadomo gdzie, więc zaraz się widzimy. Dobra, jestem szefem. Krótkie pytanie, są jaja w snowball? Oczywiście. Dobra, czy mamy linę i mogę na nartach mnie przewieźć, przewieziecie mnie na snowball? Zaraz linę ogarniemy i chwilę. Czyli jest... Dobre. Przyklepane. Oczywiście. No to robimy to. Po narty iść do auta, co to wypożyczyliśmy. No nie, robimy. Ale chłopie, ja nie miałem nigdy nart na nogach, daj mi spokój. Musi być. Ale tutaj jest tylko skuterem. Musi być. Ale chłopie, ja nie umiem stać na nartach, no, ty mi każdy... No jakbyś po prostu jakich stał, butach? On cię będzie ciągnął. Musisz. Kogo? No mnie i ciebie. Nie. Albo jedziesz? Robimy wszyscy, albo nikt. No jedziesz. Chłopie, to się nauczysz tak. A jak to się ten? No trzymasz po prostu. Normalnie musisz się, będziesz miał tu taką rurkę. No. Musisz się mocno zapiąć nogami. A jak mi się wykręci łyżwa? To może złama na noga. Dobra, Dawid, wiesz, że ja mam zerwane wiązadło. Ja dobra, pojadę sam. Ja już wiem, do czego ty dążysz. Ja na nartach mogę zjechać. Dobra, to robimy odcinek, gdzie będziesz jeździł na nartach. Jeszcze. Naukę. Naukę. Dobra, ja jadę. Robimy tak, że po prostu następny challenge, jak będzie kara i nawet wygram, to ja robię tą karę, dobra? Dobrze. Ale ty jedziesz na nartach, dobra? Dobrze. Gadaj mi. Nazywam się Dawid Rzeźnik, aka MMR Ginold. Jeżeli cokolwiek stanie mi się, nie pozywam firmy Snowbulls do jakichkolwiek roszczeń. I robisz to na własną odpowiedzialność. My cię do tego nie zmuszaliśmy. Oczywiście. Podpisz się tutaj na obiektywie. Podpisik. Nie róbcie tego w domu, to serio akurat. Nic nie róbcie. Tylko pomagajcie ludziom, tak jak my. Wszystkie inne rzeczy nie róbcie. Na skuterki przyjeżdżajcie. Tylko i wyłącznie tutaj, do chłopaków, do Snowbulls, bo robią czat taki, że to jest koniec, nie? Dobra, nie, czuję to. Który jest ten? Bungee. Nie zdążyłem ruszyć. Chłopie, kolana w drugą stronę. Słuchaj, zostaw nas na chwilę. Chcę ci powiedzieć, że jesteś moim przyjacielem, kocham cię i jeżeli po prostu nie wrócisz... A ty się żegnasz? Jeżeli nie wrócisz z tej podróży, to dokończymy projekt. Z kim? Na 500 000 wkoczę na bungee i zamknę kanał. Ale bez liny. Ale bez liny. Dołączysz do mnie w niebie, widzimy się w niebie. Widzimy się w Valhalla. Bo dron nie ma tyle baterii, żeby... Dawaj! Pal maszynę! 3, 2! Bungee 1-0! Poszli! Nie, no dobra, to jest debil. Ej, ja myślę, że on nie zjedzie sam na tych nartach tutaj. Jak? Dobrze, ale jeszcze mu trzeba dać. Oj, jest dalej. Jadą.
Oj, to jest życie, widzowie. Piękny wypad, naprawdę coś cudownego. Nie mogę się doczekać, aż znowu gdzieś pojedziemy razem na kilka dni. To dla was, widzowie, na bandzi. To by się coś nie p***ło? Dobry. No nic, widzowie, teraz Gini po prostu musisz zjechać z tej górki na nartach. Podejdźmy może bliżej. Żeby go złapać. Jedzie! Majona Holder! Ej, myślałem, że wlecisz tu w tą kałużę, nie? Jestem! Jeeej! Mamy to! Ale chyba takie gleby zaliczyłem, jak mi dwie narty wypięło, człowieku. Jak jedziesz i hopki, człowieku, i narty ci wyrzuca i ręce ci napinają, a tyle ile śniegu do ryja dostałem. Chyba jeden bungee. No, kończymy odcinek, wszystko się uda, pomyślę, wpadajcie do Snowball, co mamy powiedzieć, Białka Tatrzańska. Mega dobre ziomy. Jak nie macie pomysłu zimą, to już macie. My dziękujemy. Dzięki. Kończymy. 3, 2, 1, bungee.